Witam wszystkich, zagrajmy w nową serię Hexen 2. Ta gra nie ma intra, przechodzimy prosto do menu głównego, gdzie możemy wybrać single player albo multiplayer. Zobaczmy, tutaj powinna być gra w trybie kooperatyw też. No jest w trybie kooperatyw. Ale nie będziemy grać w trybie kooperatyw, będziemy grać w trybie single player. Raz, aha, no tak chyba lepiej. I co jeszcze mam powiedzieć? No chyba już nic, zacznijmy. Pierwsze co musimy zrobić, to wybrać klasę naszej postaci. Możemy wybrać jedną z czterech i taką postacią będziemy grali przez całą grę. Mamy Paladyna, który tak naprawdę jest wojownikiem i granie nim polega na wyleniu piąchą najmocniej jak się da we wszystko, co się rusza. Paladyn jako jedyna klasa posiada drugą broń, która nie wymaga użycia amunicji. Wszystkie pozostałe klasy do swojej drugiej broni wymagają użycia amunicji, a Paladyn nie musi mieć. I tak w ogóle to każdy z tych osób, każdy z tych klas może mieć cztery różne bronie i każda z tych klas ma inne bronie. Crusader, czyli nasz typowy ksiądz. Jego bronią podstawową jest młotek, ale ma on też różdżki. Jedną różdżką opryskuje wszystkich i powoduje zamrożenie. Trzecią różdżką strzela mocno i daleko i powoduje eksplozję, a czwartą różdżką olewa wszystkich gorącym strumieniem. To jest właśnie kleryk. Kolejna postać, Nekromanta, czyli mag tak naprawdę, bo z Nekromantą to on ma chyba tylko jeden czar wspólny i to jest Nekromanta, który się urwał z Rosji, ponieważ jego bronią podstawową jest sierp. A dokładniej nie z Rosji, tylko z sowieckiej Rosji. Od wujka Lenina pożyczył. No i asasyna, jedyna kobieta w tej ekipie. Jej bronie są takie. Pierwsze dwie są ultra cienkie, a pozostałe dwie to są najpotężniejsze bronie w grze. Jednak nie będę grał asasyną, ponieważ dość niedawno nią tą grę przeszedłem, a dokładniej wczoraj. Weźmiemy sobie nekromantę. I teraz wybieramy poziom trudności. Wybierzemy największy poziom trudności. Wbrew pozorom to będzie trudne, bardzo trudne na początku, ale później gra stanie się łatwa. Dlaczego? Wejdźmy do gry. Już słychać potwora. Tutaj mamy kartę postaci. Jak widać mamy... O kurde, już atakuje. Jak widać mamy coś takiego jak doświadczenie i poziom. I nasz bohater będzie zgarniał poziomy. A za co się zgarnia poziomy? Kurde. To działa? Działa. Poziomy się oczywiście zgarnia za zabijanie potworów. A gdzie, na jakim poziomie trudności jest najwięcej potworów? Oczywiście na najwyższym. A co za tym idzie, na najwyższym poziomie trudności nasza postać zdobędzie najwięcej możliwych poziomów. Czyli stanie się najsilniejsza. 67 punktów życia mamy. Jakbyśmy wybrali inną klasę, mielibyśmy ich więcej, ale nekromanta podejrzewam będzie mógł więcej many zbierać, czyli więcej amunicji. Teraz sobie zapiszemy. Jeszcze raz. I mamy tutaj taką wiadomość pozostawioną przez jakiegoś tyranita, bohatera, który jakby postępował tutaj przed nami, przechodził to wszystko. Przeczytajmy. Pozostawiam wiadomości na wypadek, gdyby nie udało mi się zniszczyć Eidolona. Zaczynam w zamku Blackmarsh, gdzie oczekuje mnie głód. Słyszałem o dziwnych plotkach. O niezniszczalnym kryształowym golemie, który broni wejścia do leża głodu. Być może magowie króla znają jakiś sposób, aby nadać mi moc, by go zniszczyć. Uważam, że Bractwo Głodu może posiadać jakieś wskazówki. I wiedząc o tym, muszę zdobyć amulet głodu z skarbca zamku. Czyli mamy podpowiedzi, co tutaj trzeba robić. Oczywiście niektóre obiekty w tej grze są zniszczalne. Nawet te drzewa można zniszczyć. Można też zniszczyć tego anioła. Z tym, że akurat w drzewa musielibyśmy walić dosyć długo. Tak samo w tego anioła. To zresztą widać, bo z tego, co się nie da zniszczyć, to lecą takie żółte iskry. A z tego, co się da, to leci taki proszek. No i teraz proszę bardzo, wszyscy, którzy mają arachnofobię, wymiękają. Przekierowuję ich na forum Legend of Grimrock. Ciekawe, czy w końcu prowadzili tego moda, który wyłącza pająki. Pewnie nie, bo ten Rikus jest głupi. Dobra. Sekret. W tej grze wszystkie sekrety są konieczne do znalezienia. No dobra, może nie wszystkie, ale większość. Tutaj tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak sekret. Jeżeli pominiemy jakiś szczegół, to możemy się po prostu zaciąć i nie przyjść dalej. Jaka jest fabuła? Eidolon oraz 4 jeźdźców apokalipsy zaatakowały świat. My wyruszamy, aby ich zniszczyć. Każda z tych postaci, oczywiście, którą wybieraliśmy na początku, ma swoje własne motywy co do tego. Tutaj mają krówkę łucznika. Tak na marginesie mówiąc. I na przykład historia tego nekromanty brzmi mniej więcej tak, że on się urodził w krainie Tyzis, czyli ta kraina wzorowana na starożytnym Egipcie. I on po prostu tak był takim samotnikiem, że mieszkał cały czas w domu, nie wychodził w ogóle na dwór i tylko czytał książki i marzył o tym, żeby być kiedyś wielkim bohaterem, ale jak dorósł, to zaczął nienawidzić świata i już nie chciał być bohaterem, tylko chciał wszystkich ciemiężyć. No i tak sobie zaczął ich ciemiężyć, tych ludzi, terroryzować ich i tak dalej, był super potężny, a później się okazało, że przyszedł ten cały Eidolon, który był jeszcze potężniejszy i ten cały nekromanta się wkurzył, że ten Eidolon zabiera mu zabawę. No i dlatego ten nekromanta teraz chce tego Eidolona zniszczyć. To jest jego motyw. Proszę bardzo. Czyli gramy postacią negatywną, jakby nie patrzeć. Zło przeciwko złu. Oczywiście Paladyn i Krzyżowiec są postaciami dobrymi, Asasyna też ma swoje własne motywy. Niektórych już nie pamiętam. I to i tak nie ma najmniejszego znaczenia w grze. Fabuła, tak właściwie, ta, która się będzie rozwijać tutaj w trakcie grania, służy tylko i wyłącznie dawaniu nam wskazówek do rozwiązywania kolejnych zagadek. Dziwne, grałem asesyną, to pamiętam, że to było trudniejsze. Na pewno wybrałem najwyższy poziom trudności. Zobaczmy. Skill, poda mi? No jest 3, czyli 4, bo liczymy od 0. No, musi być 4, bo inaczej to byłoby więcej tych fiolek leczących. I tutaj mamy drugą broń. Tylko pilnują ją krówki. I owieczka. Owieczka jest niegroźna. No i ta broń to jest pocisk magiczny. Schowam teraz książkę, żeby się mana nie brakowała. Tylko kolesia zakosimy. Podejrzanie mocno jest ta kosa. Wujaszek Lenin musiał dobry metal rzucić na fabrykę. I wykuli ostre. Może powlekane azbestem jest. O, pająk się pojawił tutaj, skądś. Tak, krzaczki można zniszczyć. Owieczkę można na przykład podnieść. I jeszcze raz. To służy temu, jakby nam się jakiś przedmiot oczywiście zablokował. I... Wszystkie owce są masakrowane w tej grze. No ale nieważne, idziemy dalej. Zczynić zło. Walczyć ze złem za pomocą zła. I jest mag! Tego maga nie lubię, bo on się teleportuje i znika. Trzeba go później szukać. Może na niego jest taki sposób, że po prostu trzeba poczekać, aż się pojawi, bo zanim nie wolno na niego patrzeć, jak on się pojawia, bo wtedy od razu zniknie. Dobra, zginął. Jeszcze urodził pająki. On zawsze urodzi pająki, ginie. Ale tym razem się jakoś zniszczyły. Tutaj znajdujemy jeszcze przedmioty, mamy w tej grze inwentarz. Ja w ogóle powiedziałem, na jakim silniku powstała ta gra. Powstała na silniku Quake'a 1. Z tym, że ja gram w Source Port o nazwie Hammer of Thyrion. Poprawia on odrobinę grafikę. Jest oczywiście też zestaw tekstur wysokiej rozdzielczości do tej gry. Ja tych tekstur jednak nie mam, ponieważ uważam, że niektóre z nich wyglądają wyjątkowo paskudnie i po prostu psują klimat tej gry. Te tekstury, które są tutaj, są wystarczająco dobre. Przeczytajmy. Potrzebujesz prochy kości lorika, aby ukończyć czar i stworzyć napój mitfrilowej transmutacji. Proszę bardzo, jakiś przedmiot musimy już szukać. To jest przejście do następnej lokacji. W tej grze lokacje są podzielone na tak zwane, albo właściwie nie są podzielone, tylko są scalone w tak zwane huby. Czyli możemy się przemieszczać pomiędzy tymi lokacjami dowoli. One będą zapamiętywane stany tych lokacji. I dopiero jak przechodzimy do następnego huba, to mamy nowy zestaw lokacji, do której już się wtedy nie możemy cofnąć. No, ale to też ma swoje wyjaśnienie tutaj w fabule gry. I wielka vendetta, stąd trzeba uciekać. Po prostu uciekać. Dobra, jeżeli nam się poszczęści, to ten mag wyjdzie tutaj do góry. I oberwiemy paskudnie, ale co szczęście mamy fioletową butelkę, która przywraca 25 punktów życia. Poczekajmy. Jeszcze raz. Piękne paznokcie ma ten koleś. Ciekawe, czy sobie maluje, czy też miażdży, żeby gniły. Nieważne. Już tam czeka cholerny pająk. Ale musimy tam spaść. To są ważne rzeczy. Tu jest jeszcze jedna krówka. Dobra, na wymianę. Jak na słabo witego maga radzi sobie dość dobrze ten nasz koleś w walce wręcz. Kurde, jeszcze jeden. Ale jakiś ślepy jest. No właśnie. Pojawił się i zniknął od razu. I puścił książkę. Książka z tomikiem poezji, tudzież po prostu z bajką na dobranoc. Przedmiot, który będziemy chomikować w celu późniejszego użycia. Nad ciałami wrogów też można się znęcać, czego nie było w Quake'u. Silnik Quake'a 1 został jednak trochę zmodyfikowany, żeby można było tą grę zrobić. Dobra, mamy te całe kości tego loryka. Tylko pojawia się problem, ponieważ potrzebuję proch z tych kości, a nie kości. Spadnijmy na dół. I tutaj na dole mamy dwa teleporty. Jeden prowadzi z powrotem, a drugi prowadzi... a właśnie do tego sekretu małego. Z tym, że tutaj nic nie ma, ale na niższy poziom trudności powinna być jeszcze jedna fioletowa butelka kwarcowa. Okej. Tak więc, to co w tej lokacji możemy zrobić, na razie mamy zrobione. Powinniśmy się teraz udać tu, do Barbakanu, co zrobimy w następnym filmie.